Dzień dobry, panie Kazimierzu. A dzień dobry, panie, dzień dobry, dzień dobry. Widzę nowy sprzęt przy ciągniku. Jak? Mówię, inny sprzęt przy ciągniku. Tak, no, przygotowany do siewu robię sobie, patrzę tutaj, czy woda jest, że... Trzeba. Bo to pierwsze to u mnie, pierwsze jest to prowadzenie wody, oleju, filtrzy, wszystko. Czy jest to wszystko na gotowe, tak powinno być. O. Sprawdzę olej, bo wiadomo o tym, że przed uruchomieniem trzeba sprawdzić olej. Jakby nie było, czy to i to co dzień. Pamiętaj o tym, takie miałem, bacie, przypadek sąsiadowi. No jest olej, patrz, elegancki olej, bo jest to miałem czyściutki olej. Patrz, jak pięknie pachnie. Olej świeży, elegancki, zalany i sprawdzam. I co dzień u mnie ma być sprawdzany olej, wodę, no filtr. Filtr jest w powietrza wyczyszczony, bo niedawno czyściłem. Czyszczam go po jakimś czasie, a jak w kurzu robi. Jak w kurzu robi, nie? Mhm. No. A ten, a kiedy był olej wymieniany? Oj, olej był wymieniany, ci powiem szczerze, miesiąc temu. Aha. Miesiąc temu, bo wymieniałem olej elegancko. Filtrze powietrza, a to jest ważne. Filtr powietrza jest ważne. Zamykam. Ja ci powiem tak. Kolega kupił sobie ciągnik. Kupił sobie ciągnik elegancko. Jego. Jeździ z 5 lat jeździ. Wreszcie nie chodzi mu ten ciągnik. Dusi się, cholera, jasna jak to. Mówi, Kazimierz, wymieniłem olej, wymieniłem to. Nie chcę skurwysyn chodzić. Do mnie mówi. Ja mówię, słuchaj Grzegorzu, zobaczymy. Obejrzałem, tu jest wszystko w porządku, tu w porządku. Ja zaglądam do filtra, a tam pełno wody, pełno kurzu, pełno jakichś brudów zapchany, cały filtr jest. Ten ciągnik biedny nie mógł czym oddychać. Dusił się. Ja mu to wyczyściłem, on tak patrzy. Wiesz co, Kazimierzu? Jak go kupiłem, tak ja tam nie zaglądałem. No mówi, 5 lat jeździłem, tak mówi, nic nie zaglądałem. Pełno tabotu, pełno tego, ten ciągnik się dół. Ja mu wyczyściłem elegancko. Siadaj, jedź. Jak ręką odjął, założył dwie przyczepy, to myślałem, że go kur, że te przyczepy pogubi. Tak szedł, a przedtem nie mógł. Idziemy dalej. Ja tu już trochę przesparowałem. Tu trochę, nie? Bo tu przyszykowałem do siewu. Jajko tu trochę przestawię. Rozumiesz, tutaj skrzynia przekładniowa. Tak, skrzynia przekładniowa, bo tutaj przekładam, rozumiesz, ten na wysiew, nie? No, o, na B, ten, bo to jest na owiec, elegancki, tutaj też. B5? Co? A tu jest jakaś tabela, co to jest B5, czy pan już wie na pamięć? Nie, mam, no ja według książki to robię, rozumiesz. Tu ustawiam tak samo tyle, o, podłogę, bo to owiec jest, to zawsze ustawiam. Tutaj sybry ustawiłem elegancko, tu już ustawiłem, nie? Zboża wsypałem, nie? Bo to ty wyszykowałem tego, nie? To widzisz. To co jest za siewnik? To jest siewnik Poznaniak. Widzisz. Kutno. Tak, tutaj tak samo patrzę. 87 rok. Koła też przestawię tutaj. Agromet. Tak. Fabryka maszyn rolniczych Świerczewskiego, tak. Kutno. To dlaczego Poznaniak? Bo Kutno jest Poznaniak. A Kutno? Aha. O, i tak patrzę, czy to wszystko ok. Typ Poznania. Jest ok, pracuje. Więc to jest na górny wysiew. Normalny, to jest normalny wysiew. Bo jak chcesz mieć zmniejszony, to musisz opuścić. A to jest normalny wysiew. Aha, bo tam jeszcze jest druga zębatka. Tak, jest jedna zębatka, druga zębatka i ta jest mniejszą, jak chcesz, nie? Ale pomaleńku. O. Widzisz? O. Ustawiam sobie tu. Rejki opuszczę trochę niżej. Popatrz, czy będą szli na dół, czy do góry. Patrz. No ja? idą na dół. Na dół, właśnie. Opuszczam jak głębiej, nie? Ale to resztę na polu ustawię. Na polu przejadę raz, drugi, trzeci. Zobaczę, jak oni sieją, jak głęboko trzeba rurki podkręcić, żeby były. Tu są grabki, będą wyrównywać, nie? Choć może nie wszystkie są, bo to tego. No ale mimo to, ziemia świeża jest zrobiona, powinno być ok. Widzisz. Teraz go tu pusia zapalę. Elegancko. Acie, tak? Panie Dzieju. Chodź. To pięknie chodzi do góry. Zegarek, a mówię, nie ma tego. I teraz zaczepimy wóz.
okej? Okay? Bus zaczepimy do ciągnika, jak się pokaże, jak widzisz, dobra? Popatrz. Zapali? To żółty jest. Na dotyk. No sprawdzimy. Nie ma tam do tego jajko, patrz. Nie potrzeba nic robić, kochany. Ani jeden pół obrotu i pali mi. Zima, lato. Chodzi. Leżysz, leżysz. Widziałeś? Maszyna gwizda. Aha. To nie jest tak właśnie, ale co? I nie muszę mieć dżungila. Owies już na wozie. Co? Mówię, owies na wozie. Owies na wozie, tak jak o tym wziąłem i tego. A te worki tu nie spadną do tyłu? Nie, czemu nie spadną? Nie. Może i nie? Tak się nie spędzało, nie. Chcesz pan moim dżungilem podjechać trochę? Ja? Zobaczysz, jak on chodzi? A umiesz biegi włączać i sprzęgło wciskać? Czy nie? Czy nie bardzo? Może będę umiał, zobaczę. No proszę bardzo, będę ci pokażę. Siadasz i jedziesz pomaleńku, wolno, nie spiesząc się, nie nic. Wieś, gdzie jest gaz, wieś, gdzie jest sprzęgło, wieś, gdzie jest hamulec, więc aby oczy do przodu, lewo, prawo do tyłu, żebyś widział wszystko naokoło. Pomaleńku se pojedzie. No, a ja będę za tobą jechał. Żeby mi nie skróć, jedź wolno, wolno, lampsomazem, jak to mówią, i jedź poprawnie. A ja będę za tobą jechał obserwował. No to właśnie tak, dostajesz, dziękuję, ja dojeżdżam, robię to, co trzeba, jedziemy dalej. No. Jedziemy. Zobaczymy. Jadę z wozem. I zobaczysz, jak się będzie siało. Panie Kazimierzu, udało się. Udało się? No widzisz, nic lepszego nie ma, chłopie kochany, jak tylko nauka nie idzie w las. Pamiętaj o tym rzecz. Nie idzie w las nauka. Nie idzie w las. Idzie człowiek się nauczyć. Nie za daleko tu podjechałem? Dobrze jest, bo po przeciach będę robił. Aha. A ja pełno dosypuję. Proszę pana i tego. O, widzisz?
worki na plecy i się daje, i się idzie. Bu! To najpierw się rozwiązuje, a później niesie? A ja, no to będę się pa. O, widzisz, takie życie rolnika było kiedyś. Raz na plecy i niesie, to idzie, pa. No widzisz. Widziałeś, panie dzielnik? Już jest. O, widzisz? Proszę bardzo. Proszę. Jest? Jest. Wyrównujesz worek na plecy. O, żeby to było. O. Zapytam na razie. I lejki podkręcę. Zobacz, czy idą na dół. Jeszcze. Żeby będzie szło. Idą czy nie? No już się oparły. Oparły, tak? Dobra. Jak się oparły, to no. Teraz tylko sprawdzę, o. Idzie? Nie wszędzie. No czekaj, ja się muszę uzupełnić. Tu nie leci chyba. Leci, leci. Teraz dopiero. Leci, leci. O, widzisz, o, widzisz. O. Leci czy nie leci? Leci. Teraz leci. Leci, leci, leci. I teraz ja zobaczę, jak będzie lecieć gęściej. Jak nie, to puszczę gęściej. Po jeden ząbek i jedziemy. O. Się przypadł, panie, jak to jest? Najpierw po przedsiaki poprzyjeżdżam. No. Się przypadł się, panie, dzień. Jedziemy. To ile? Dwa worki teraz trzeba wsypać, czy jeden? No zobaczymy, ile będzie. Mógłbym jeszcze przejechać kilka razy, wiesz? Ale... Zobacz. To jest... Dwa worki wchodzi, pełne, nie?
albo zależy. Powiedz jest taki, że zaraz będzie koniec. A widzisz, to jedzie szybko, co ty myślisz, że to ty,
ja w ciągu, jak miałem hektary, nie, to dziennie zasiałem, rozumiem, 5 hektarów, 6 hektarów zasiałem. Więcej, chłopie. I pobronował, i powałował w jednym dniu mać 5 hektarów. To mi, nie wyobrażasz się, jak to idzie. No. No, teraz już pusto. A ja? No. To wiesz, to idzie, jak wziął, że bronki wezmę, pobronuję, cholera jasna, to wieku Luksemburg będzie. Zobaczy. I to wszystko, całe życie, jak tylko sam sieję, sam se wywożę, sam wszystko w polu robię. Nie chcę tam żony, nigdy nie brałem i nie biorę na pole, żeby ją mordować jeszcze w to. Ona ma dość w domu roboty. Także ja samemu daję sobie radę, sam jeden. Tak. I wszystko miodzio robię. Widzisz? Kondycica mieć też, nie? No trzeba do takiej wody. A jak? Ile by nie było? O, widzisz? Się bierze, panowie. Raz. O. I stresy. Widzisz? Tak idzie. O. O, da. Idzie. O. Widzisz? Pełno się sypie. Człowiek przyzwyczajony. A co, złe ziarno? Bardzo ładne jest. Ładne ziarno, bo jest czyste, tam czasami jakaś tam plewka. Nie? Widziałeś, wszystko równo będzie, zakończone siew, wszystko pusto, jak ulał, co do oka, chciało tyle wyjść, tak się ustawi siewnik, tyle musi wyjść, koniec, tego więcej nie szkodzi. Panowie, nawracamy, jedziemy, bo siew zakończony jest,
Oczywiście na tym kawałku, bo jeszcze mam Dosiania, ale ten kawałek już skończony, jeszcze pod bronki pójdzie i koniec. A drugi kawałek dopiero zacznę. Już chyba mniej więcej wiesz, jak się włącza biegi, jak to tego... No ja jechałem na piątce. No to dobra, możesz jechać na piątce. Trójka, czwórka, piątka. I po malutku, bez gazu, bez niczego zajeść. Sprzęgło, hamulec, gaz. Sprzęgło i tak dalej. Ha? Panie Kazimierzu, posiane? No, jeden kawałek zasiane jest, tam ponad hektar tam trochę jest. No i drugi kawałek to będę przeszykowywał, nie? No. Najpierw jak uszykowany jest jeden, zasiać, skończyć z jednym. Ale już widziałem, drugi. Wiatr wieje. No, może... I już gruzełki na wierzchu są suche. No tak, tak. Suszy. A jak? Już to, niestety, taka jest prawda. Dopóki ziemia wilgotna, teraz bardzo dobrze się siało, ziemia się rozsypywała, nie kleiła się, nie za sucha, nie za mokra, można powiedzieć, że akurat. A jaką się przyjdą pogody, przyjdą takie słońca, kurze, potem w takim suszę wiesz, siej, na tym to zboże powschodzi, za czym to, albo powschodzi, albo nie powschodzi, a tak to i w ziemi, świeża ziemia, od razu kiełkuje tego i idzie do góry. A jaka szerokość jest tego siewnika? 2,5 metra. Raz, 2,5 metra. Aha, no to trochę trzeba było najeździć. A jak? To 2,5 metra szeroki siewnik, nawet z gakiem jest. No. Bo tu chyba nie ma danych, jaka jest szerokość. No, szerokości tutaj nie ma. Jest tylko cena. Tak, w książce to tak. Jak ja kupowałem tam w książce tej instrukcji, tak. 135 tysięcy 500. Tak, płaciłem za niego. Tyle no. Kosztował, kochany Zezej. To pan go nowego kupował? Nówka, kurde, zaprawiarka, tu jest wszystko. Zaprawiarka, elegancko tu wsypujesz, rozumiesz ten, zaprawę, tak? I zboże nie musisz zaprawiać, tylko to, o, nie, wsypujesz, podłączasz tylko to tutaj, nie, o, patrz, o, to podłączasz tu. Nie, bo ja odłączyłem, bo zaprawka tak. Mi niepotrzebna jest, odłączyłem i elegancko dawkuję. Dawkuje. I zboża nie trzeba zaprawiać, wsypujesz, to wsypuje, dziękuję. Widzisz, to jest dobra maszyna z tego. A teraz to wiesz, zaprawiaj w betoniarce, mieszaj to, a tak wsypałeś kurwa prochu, wsypałeś to i poszedł, I to pełno nasypałem, wszystko zaprawiało. Od razu leci zboże i zaprawia. Mhm. O, bardzo praktyczny jest. No.